Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Obietnica powtórnego przyjścia Jezusa. Tekst pamięciowy. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Apokalipsa 22:12. Przepraszam. Myśl przewodnia. Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, kto to wie? W pewnym sensie nie ma to znaczenia. Liczy się to, że On przyjdzie. Pod koniec lat 90. XX wieku wielu ludzi zastanawiało się, czy świat dotrwa do przełomu tysiącleci. Rok 2000 nastał i minął. Niektórzy stwierdzili, że lata są źle liczone i że rok 2001 jest prawdziwym początkiem nowego tysiąclecia. Ale i ten rok minął, a po nim kolejne. I wciąż jesteśmy na tym świecie. Tak czy inaczej, adwentyści dnia siódmego, w przeciwieństwie do większości chrześcijan, wierzą, że powtórne przyjście Chrystusa jest już bardzo blisko. W doniesieniach agencyjnych nawet świeccy reporterzy czasami zwracają uwagę, że świat zbliża się do wielkiego kryzysu, czy to politycznego, ekologicznego, ekonomicznego, militarnego, czy też wszystkich naraz. Nie trzeba być specjalistą od biblijnej apokaliptyki, by zauważyć, że świat balansuje na krawędzi takiej czy innej katastrofy. Nie powinno nas to dziwić, przecież niemal każde biblijne proroctwo dotyczące czasów końca przedstawia raczej ponury obraz świata przed powtórnym przyjściem Jezusa. Choć wielu przyjmuje to zaskoczeniem, w takim właśnie świecie obecnie żyjemy. Kiedy Zbawiciel przyjdzie? Nie wiemy. Wiemy jednak, że On przyjdzie i to się liczy. Początek i koniec. Pismo Święte zawiera uczciwy i zgodny z rzeczywistością opis rozpaczliwego stanu ludzkości. Autorzy ksiąg biblijnych nie zawsze rozpaczali, a to tylko dlatego, że znali ostateczny finał dziejów. Ostatnie rozdziały Księgi Izajasza i Apokalipsy Jana zapewniają nas, że zniszczenie grzechu nastąpi niechybnie, a Królestwo Boże zostanie ustanowione. Pan objawił swoim prorokom rzeczy ostateczne, wydarzenia, które doprowadzą do zakończenia mrocznej historii naszego świata. Prorocy ci z pełną powagą odnosili się do rangi tych wydarzeń i stawki wielkiego boju między Chrystusem a szatanem, ale żyją nadzieją, gdyż objawiony im został ratunek dla człowieka. Jak zauważyliśmy wcześniej, jeśli ktoś wierzy, że świat powstał przypadkiem, zapewne wierzy także, że w podobny sposób świat się skończy. Taki pogląd nie pozostawia zbyt wiele nadziei tym, którzy znaleźli się między takim początkiem i takim końcem, nieprawdaż? W przeciwieństwie do tego Biblia konsekwentnie opisuje i nawiązuje do dosłownego historycznego zrozumienia pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Podczas stwarzania świata nic nie zostało pozostawione przypadkowi. Dlatego nie dziwi nas fakt, że Słowo Boże także określa w dosłowny sposób, jaki będzie koniec tego świata. Również tym razem nic nie zostanie pozostawione przypadkowi. Przeczytaj 2 Piotra 3, 1-10. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazania Pana i Zbawiciela,
podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Jak apostoł łączy wcześniejsze wydarzenia w historii świata z tymi finałami? Jaką nadzieję możemy czerpać z tych słów? Stworzenie świata i jego ostateczne otworzenie są ze sobą ściśle związane, gdyż wzajemnie podkreślają swoje znaczenie. Gdy studiujemy naukę o rzeczach ostatecznych, eschatologię, mamy do czynienia z finalnym, zdecydowanym działaniem Boga wobec Jego stworzenia, prowadzącym do odrodzenia Jego Królestwa. Jezus wyraźnie łączy ze swoją osobą początek i koniec wszystkiego. 3 razy w Apokalipsie Jana nazywa siebie Alfą i Omega. Alfa jest pierwszą literą greckiego alfabetu, a Omega ostatnio. Cokolwiek Biblia jeszcze ma na myśli, mówiąc w ten sposób, poprzez ten tytuł pokazuje z pewnością moc i wszechobecność Chrystusa. Mówi nam, że On był na początku wszystkich rzeczy i będzie także na ich końcu. Możemy więc ufać Mu bez względu na to, gdzie znajdujemy się, pomiędzy początkiem a końcem. W ten sposób Jezus mówi nam, że jakkolwiek chaotyczny wydaje nam się bieg dziejów, Bóg zawsze jest przy nas. Niektórzy chrześcijanie porzucili wiarę w dosłowne i fizyczne powtórne przyjście Jezusa oraz nadnaturalne odrodzenie Królestwa Bożego na ziemi. Twierdzą, że sami musimy tu zbudować Królestwo. Pomyśl o dotychczasowych próbach podejmowanych w tym kierunku. Dlaczego przyszłe próby miałyby przynieść lepsze rezultaty? Dziękuję.